Cześć moi drodzy, witam w kolejnej prognozie pogody. Sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądała pogoda w nocy z czwartku na piątek. I w piątek jest coraz bliżej weekendu, więc zaczynamy. Ale najpierw dwie rzeczy. Pierwsza rzecz bo w komentarzach ostatnio często mnie pytaliście o to, jak ten kod wygląda który tutaj cały czas chodzi i często mi przeszkadza. Tak się składa, że akurat jest tu w okolicy zaraz wam pokażę. Oto i on. Hello. Dobra, wracaj sobie na swoje miejsce. A ja tutaj. No, jeszcze gdzieś tam ogon. Ja tutaj przechodzę do po pogody i zaczynam od tego, co się działo w dniu dzisiejszym, czyli w, w czwartek. No i zerkamy sobie. Tu przede wszystkim w dniu dzisiejszym w wielu miejscach Polski w Północnej zgodnie z prognozami występowały malownicze komórki konwekcyjne i burze. Szczególnie duża ilość burz była w Polsce Północnej, na krańcach Polski Północnej, w szczególności w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Tak jak widzimy tutaj po strefie wyładowań zachodniopomorskie, pomorskie, część województwa warmińsko-mazurskiego, więc całkiem, całkiem dużo tych wyładowań. Mimo tego, że te burze były słabe, teoretycznie były słabe, to przyczyniły się dzisiaj do zagrożenia życia. Tak jak czytamy, e, chociażby na stronie Polsat News, ja już się będę wspierał stroną Polsat News. E, w uderzył w ludzi w rozejwie, dwie osoby poszkodowane. Przed godziną 15.00 komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku poinformowała, że w Rozewiu w grupę ludzi uderzył piorun. Później sprecyzowano, że chodziło o dwie osoby. Jedna doznała poparzeń, a u drugiej nastąpiło zatrzymanie krążenia. Ratownicy prowadzili reanimację. Na szczęście ta reanimacja się udała, powiodła i przywrócono akcję tej drugiej osobie. Zabrano je do szpitala. Policjanci na miejscu ustalili, że mężczyźni stanęli pod drzewem, by ukryć się przed deszczem i zostali rażeni piorunem, jak przekazała aspirant sztabowa pani Joanna. Jak dodała, 43-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego i 51-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego zostali przewiezieni do szpitala. To jest bodaj to drzewo, przy którym się stało. I teraz tak, dwie rzeczy, które ja tutaj, na które ja tutaj zawsze zwracam uwagę, i ja nie mówię tego dlatego, bo o reklamuję aplikację, bo pieniądze z tego mam. Nie, nie mam z tego żadnych pieniędzy. Codziennie, jak mantrę, powtarzam, żeby mieć jakąś aplikację no na telefonie, taką, której ufacie. Ja osobiście ufam aplikacji Monitor Bush i tą aplikację właśnie zawsze instaluje dlaczego takie, rzeczy, dlaczego takie rzeczy są potrzebne. Właśnie dlatego, jeżeli widzimy, że nadciąga burza, bo na tej aplikacji monitor burz macie mapę dynamiczną, ona wygląda mniej więcej tak no i też widzicie swoją lokalizację i jeżeli widzicie, że macie wyładowania w waszej okolicy, tak jak tutaj idą, wyładowania na prabuty, zbliża się komórka konwekcyjna, komórka burzowa. Ogarnijcie sobie jakieś zabezpieczenie, zabezpieczcie się jakoś przez to burzę, nie stawajcie pod drzewem, bo to się właśnie w taki sposób może skończyć. Tu na szczęście nikt nie zginął, ale było blisko. Zabezpieczcie siebie, zabezpieczcie innych. Po to są te aplikacje, żeby właśnie właśnie uzmysławiać i pomagać w takich sytuacjach, jak są teraz, kiedy burze się tworzą dosyć szybko. Są to dosyć teoretycznie słabe burze, ale niebezpieczne, tak jak tutaj w okolicach na zachodzie od Gorzowa Wielkopolskiego, w okolicach Dębna mamy silne opady deszczu. Prawdopodobnie również opady gradu, szczególnie tutaj. I to, co możemy tu przede wszystkim zaobserwować, to jeszcze nie ma wyładowań. Jestem pewny, że one się w najbliższym czasie pojawią. Ale o co chodzi? O to chodzi, że dzięki takiej aplikacji możecie na przewidywać, co się dzieje w pogodzie i na siebie przede wszystkim uważać, bo to jest najważniejsze. Jedna rzecz. Druga rzecz to nie musi być aplikacja Monitor Buś. to może być każda inna aplikacja, która. Która ma takie możliwości i yy, której po prostu yy, ufajcie, tak to wygląda, yy, jeśli chodzi o to. Natomiast yy, ja zapraszam do tego, co się będzie działo w najbliższych dniach. Zanim to jeszcze nastąpi, dzięki Wam wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. Dzięki Wam, ten kanał się rozwija i to też jest taka misja, żeby uświadamiać ludzi w tym, co się dzieje w pogodzie. Takim językiem dosyć prostym, ale bardzo moim zdaniem przyjemnym. Chyba, że nie, no to dajcie znać, to coś tutaj się poprawi. No i tak jak widzieliśmy w mapie dynamicznej sieci obserwatorów burz i w aplikacji Monitor Burz, te główne burze, które przyczyniły się do tego nieszczęścia, jakby nie było na wybrzeżu, już odsunęły się i utworzyły główne pasmo, które przeszło przez obwód, obwód Królewiecki, a następnie teraz wchodzi nad wybrzeże Litwy. Nad Polską przechodzą kolejne komórki konwekcyjne osłabione już co prawda w okolicach jezior mazurskich, ale mamy dosyć silną burzę na północ od Grudziądza, kolejne przechodzą przez Gdańsk, Gdynię. No i widzimy tutaj na zachodzie Polski i we wschodnich Niemczech, że to jeszcze nie koniec i te komórki konwekcyjne będą przemieszczały się też w kolejnych godzinach, zanim przycichną. Jeśli chodzi natomiast o Europę, no to w tak jak widzimy tutaj, w, tam gdzie oddziaływuje nisz atmosferyczny, tych wyładowań jest najwięcej, czyli tutaj wybrzeże Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, również północno-zachodnia część Rosji oraz wybrzeże zachodnie Norwegii, po części też Szwecji. I tutaj doskonale widzimy ten kręcący się niż wraz z tym frontem atmosferycznym, wzdłuż którego tutaj mamy te zachmurzenie, które się pojawia i które w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej przynosiło opady deszczu, natomiast na zachód, północny zachód od tego, um, od tego głównego zachmurzenia frontowego mamy konwekcję i właśnie te deszcze oraz burze lokalnie. Tam, gdzie przemieszczają się te komórki konwekcyjne, opady deszczu mamy dosyć silne i porywy wiatru również dosyć silne. A co w kolejnych dnia, godzinach? Ono w kolejnych godzinach ten niż Ksan będzie powoli przemieszczał się w kierunku północno-wschodnim. Tam są dwa centra, więc to jest niż wielocentryczny. Natomiast na południowy wschód i południe Polski będzie tutaj zbliżał się ten pofalowany front atmosferyczny, bo ten front nie odejdzie sobie gdzieś daleko tylko on będzie falował i rozciągał się od Rosji aż po Bałkany i Morze Śródziemnomorskie. Przy czym on będzie bardzo dobrą autostradą do deszczów silnych i gwałtownych burz, które będą w sobotę i w niedzielę, ale na razie skupiamy się na piątku. W tym momencie ciśnienie całkiem niskie, szczególnie w Polsce północno-zachodniej 998 hektopaskali, dlatego ja tutaj już... Kawusia jeszcze jedna leci. W Polsce południowo-wschodniej południowo 1010 hektopaskali. W kolejnych godzinach powolutku to ciśnienie będzie wzrastało, dlatego, bo centrum tego niżu będzie odsuwać, odsuwać się na północny wschód Polski. Północny wschód Morza Bałtyckiego, dokładnie tak lepiej. I yy, będziemy mieli ciśnienie trochę wyższe. Od 1010 do 1013 hektopaskali. To rzecz jedna. Natomiast druga rzecz to będzie słabo-gradientowe pole i dostaniemy się w tak zwane siodło baryczne. Oznacza to tyle, że po jednej i po drugiej stronie będą wyże na północy i na południu będą niżej. I to jest taki przyczynek do tego, co będzie się działo w weekend. Jeśli chodzi o ostrzeżenia, na piątek zostały ostrzeżenia wydane dla Polski południowej i przede wszystkim południowo-wschodniej. Jeśli chodzi o Polskę południowo-wschodnią i w sumie wschodnią, to przede wszystkim drugi stopień przed silnym deszczem z burzami. Tutaj mamy przede wszystkim zachód województwa małopolskiego oraz wschód województwa śląskiego. No i od 50 do 90 mm opady w ciągu 24 godzin, którym towarzyszą burze z porywami wiatru o prędkości powyżej 70 km na godzinę. W przypadku ostrzeżenia pierwszego stopnia, to jest do 40 mm opady deszczu i burze, w których prędkość będzie do 70 km na godzinę. No i tutaj żółty, czyli pierwszy stopień zagrożenia wydany dla Województwa Świętokrzyskiego Południa, Województwa Mazowieckiego, Województwa Lubelskiego, Województwa Podkarpackiego, pozostałej części Województwa Śląskiego i Małopolskiego. No i zobaczmy sobie co to będzie się działo. Ja tutaj stawiam na model Swiss HD 4x4, bo bardzo dobrze przewidział w dniu dzisiejszym tą konwekcję w Polsce północnej i północno-zachodniej. No i widzimy, że ta konwekcja będzie jeszcze nad Bałtykiem, szczególnie na wybrzeżu i w nocy z czwartku na piątek będą występowały opady deszczu lokalnie, może też zagrzmieć, aczkolwiek tych... Wóż już powinno być mniej. W pasie od Wrocławia po łódź, Warszawę Łomżę, ładna pogoda, przy czym najładniejsza na północnym wschodzie Polski, ale już nad ranem nad Polskę Południową zacznie napływać, do, no, zacznie docierać strefa zachmurzenia, która będzie bardzo szybko przynosiła opady deszczu. Lokalnie te opady deszczu będą ulewne najpierw w województwie małopolskim, następnie w województwie podkarpackim, w województwie lubelskim. I tu jest bardzo istotna sprawa że w godzinach popołudniowych utworzą się burze. W tym środowisku, które tam będzie, te burze mogą być dosyć niebezpieczne, dosyć gwałtowne, szczególnie w województwie małopolskim. Tam jest największa szansa na utworzenie się burz w godzinach popołudniowych, po godzinie 13-14. Te burze bardzo szybko będą wbudowywać się w większą strefę opadową i wraz z tą strefą opadową będą wieczorem w piątek przemieszczać się na północny wschód i Noc. W noc, piątku na sobotę, tych burz może być zdecydowanie więcej, tym razem w województwie podkarpackim, następnie w województwie lubelskim. Więc e, sytuacja tam może być naprawdę już w piątek i w nocy z piątku na sobotę dosyć niebezpieczna. Na pewno jutro w prognozie burzowej będziemy się tym, temu przyglądać w godzinach południowych, popołudniowych. Jeśli chodzi o temperatury w tym momencie najcieplej w Polsce centralnej, południowo-zachodniej północno-wschodniej, od 22 do 24. Stopni Celsjusza, no i te temperatury, powiem Wam szczerze. Nad ranem spadną dziś już praktycznie poniżej 20 stopni Celsjusza w całym kraju. Najcieplej w Polsce północno-zachodniej od 16 do 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej w południowo-wschodniej od 14 do 15 stopni Celsjusza. W piątek temperatury powędrują dosyć szybko do góry w pasie centralnym od granic z Litwą po Łódź, Kalisz aż po Wrocław, tam 26, a lokalnie 28 stopni Celsjusza. W Polsce Południowej i na krańcach północno-zachodnich od 18 do 22 stopni Celsjusza. No i przyjrzyjmy się porywom wiatru. wiatru, bo to jest dość istotna sprawa. Dziś mieliśmy całkiem silne porywy wiatru w Polsce Północnej, Północno-Zachodniej i generalnie Zachodniej. 50 lokalnie do 70 km na godzinę. W nocy ten wiatr zelżeje, jedynie silnie będzie wiać w Sudetach oraz na wybrzeżu do 70 bądź 80 km na godzinę. Jeśli chodzi o piątek, to tutaj porywy wiatru też już powinny być. Mniejsze, przy czym w godzinach popołudniowych może jeszcze w zatoce Gdańskiej powiedzieć do 60 km na godzinę na pozostałym obszarze, już zdecydowanie pod tym kątem, przynajmniej spokojniej. Jeśli chodzi jeszcze o parametry burzowe, tutaj skupmy się w tym momencie tylko na parametrze Cape, czyli energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną, i widzimy, że w Polsce północno-zachodniej oraz zachodniej jest jakaś energia tam od 200 do 250 dżuli na kilogram. To nie jest dużo, ale wystarczy do tego, żeby jakieś tam komórki konwekcyjne mogły powstać. Jednak nie powinny być silne, ale z drugiej strony to, co dzisiaj się stało, pokazało, że nawet słaba burza może tutaj nieść duże zagrożenie. Natomiast warto zwrócić, mm, warto zwrócić uwagę na ilość energii potencjalnej na południu województwa podkarpackiego ponad 2000 dżuli na kilogram, więc tam sytuacja może być Niebezpieczna I, i, i też warto zwrócić uwagę na i skupić się na bezpieczeństwie w tamtym regionie. Jeśli chodzi o temperatury to czwartego, czyli w dniu jutrzejszym, czyli w piątek do 27-28 stopni Celsjusza, w sobotę dla centralnej Polski spadek i w niedzielę. Centrum do 30 stopni Celsjusza. Dlaczego taka różnica? Ano dlatego, że jest prognozowany napływ tego gorącego powietrza ze wschodu, który przyniesie bardzo silne i gwałtowne burze. Stąd chwilowy wzrost temperatury w wschodnich województwach i również po części w województwach centralnych lokalnie nawet do 30 stopni Celsjusza. Ale o tym było w poprzednich materiałach, ja też będę o tym wspominał. Ja w tym momencie, moi drodzy, kończę. Dzięki raz jeszcze za subskrypcję, za to, że jesteście z nami, ze mną, z siecią Obserwatorów BUSZ, z aplikacją Monitor BUSZ. Kciuk w górę dla Was i kciuk w górę dla mnie. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.